Biskup Józef Sebastian Pelczar, masoneria, rozdział 2. Ciąg dalszy. Według jej zasad, wszystkie religie, które nie wychodzą od człowieka i nie uznają za ostateczny swój cel człowieka, są zgubnymi przesądami, bo jak powiedział brat Feuerbach, one krzywdzą człowieka na rzecz urojonego bóstwa i każą mu ufać jakiejś wymarzonej, a nie istniejącej wcale opatrzności. Wzdycha też masoneria za tą epoką, kiedy to wszystkie religie pozytywne, wszystkie wyznania w się obrócą, a bez ich popiołów wyrosła religia rozumu, jako surogat chrystianizmu. Tymczasem loże pozwalają swoim członkom wyznawać religię, jaką chcą, wiedząc, że ją z czasem porzucą, gdy się przejmą ideami masonerii tego, jak powiedział brat Findel, wykończonego kościoła humanitaryzmu. Jeszcze w roku 1865 La Fontaine z Brukseli oświadczył wyraźnie na kongresie w Lierz. W porządku moralnym chcemy przez zupełne wytępienie wszelkich przesądów religii i kościoła dojść do zupełnej negacji Boga i do dowolnego badania. Później wyznał to brat Aulard, profesor Sorbony Paryskiej. Nie mówmy odtąd, że nie chcemy zniszczyć religii, ale ogłaszajmy przeciwnie, że chcemy zniszczyć religię, aby na jej miejsce zbudować nowe państwo, to jest świątynię, Le Temple. Inny zaś mason, brat Lanesan, nie wahał się wypowiedzieć strasznego bluźnierstwa. Musimy zgnieść bezecnego, ale bezecnym nie jest klerykalizm, bezecnym jest Bóg. Rok 1880 ponieważ zaś ludzkość nie może się obejść bez jakiejś religii, przeto masoni głoszą hardo, że ich sekta jest antytezą kościoła i katolicyzmu, że jest kościołem herezji, wolnej myśli i postępowego świata. Wielką rolę moralną ma dziś masoneria. Tak przemawiał brat Delpich na zebraniu generalnym Wielkiego Wschodu Francuskiego w roku 1903. Gdy się zapowiada upadek religii dogmatycznych, Bogowie wymierają, a ludy wreszcie rozczarowane muszą uznać, w świetle pewnych faktów, że bogowie i to niemniej Chrystus, jak Buddha czy Mahomet, nie dotrzymali przyrzeczeń danych ludzkości przez swoich kapłanów. Do ludzi, więc takich jak my, do ludzi wyswobodzonych, przechodzi ta misja. A jako przyczyniliśmy się do obalenia świątyń, będących widownią ucisku, tak mamy obowiązek stać się wychowawcami ucząc używania wolności i poszanowania świętych praw tych, którzy dotąd tego nie znali. Masoneria, powiedział brat Kombis, winna zająć miejsce religii zużytych w apostołowaniu moralności. Podobne odezwy rozbrzmiewają w lożach niemieckich. Masonie muszą, jako kapłani i apostołowie humanitaryzmu, wyjść w świat zewnętrzny, by słowem, pismem i czynem ludzkość uczyć i prowadzić. A cóż jest treścią tej nowej religii według idei masońskich? Oto miłość ludzkości i postępu, to znowu ludzkości i ojczyzny, a dla socjalistów podniesienie proletariatu i niebo na ziemi. O takiej religii marzył już materialista niemiecki Feuerbach i objawił życzenie, aby chrześcijanina przerobić na człowieka, a człowieka na obywatela, żyjącego według kontrat Social Russo. Jest życzeniem wyznawców nowej religii, aby w niej jeden tylko był dogmat, który Jaures, przewódca socjalistów francuskich, tak określił. Jedynym dogmatem demokracji jest, że nie ma i nie może być granic dla wolności ducha ludzkiego. Ma to religia masońska, swe świątynie, uroczystości, godła i ceremonie, które w rozdziale 10 bliżej poznamy. Ma nawet swoich świętych, których nieraz za życia kanonizuje i którym po ich śmierci stawia posągi. Takimi są we Francji Voltaire, Rousseau, Marat, Quinet, Renan, Victor Hugo, El Gambetta, Emily Zola, Bertolt Dolet, Chevalier de La Barre i inni. We Włoszech Mazzini, Garibaldi, Giordano Bruno i inni. Nową religię głoszą również pisarze masońscy północnej Ameryki, zwłaszcza brat Albert Pike i Albert Mackey i to religię pierwotną czysto uniwersalną. Dawniej mówi dr Maki, obowiązani byli masonie wyznawać religię krajową, dzisiaj uznano za rzecz stosowniejszą, aby należeli do religii uniwersalnej, to jest nie udawali, że wyznają jakąś inną religię prócz masońskiej. Skądże się wzięła ta religia pierwotna i uniwersalna? Oto objawiona Hadmonowi, Adamowi który był pierwszym wypływem siły Bożej i świata Bożego. A stąd Synem Bożym przechowała się wśród skażenia mozaizmu i chrystianizmu, staraniem patriarchów przedpotopowych, kapłanów egipskich i greckich, kabalistów żydowskich i mężów wybranych, jak Noe, Salomon, Sokrates, Platon, Zoroaster, Buddha, Chrystus, Mahomet, aż oczyszczona z wiekowych, zajaśniała w masonerii w całym blasku, by się stać religią całej ludzkości. Jak masoni północnoamerykańscy wyobrażają sobie istotę Boga, poznaliśmy wyżej. A co sądzą oni o duszy? Jest to, jak twierdzi brat Albert Pike, emanacja Boża, iskra boskiego światła, a stąd sama jest boską. Przez połączenie się z niższymi składnikami, bywa ona skalana, toż musi się oczyścić, zanim wróci do swego źródła. A to oczyszczenie najłatwiej się odbywa przez oświecenie, czyli wtajemniczenie masońskie, przez które dzieci światła już na tej ziemi stają się nieśmiertelnymi. Natomiast długą i trudną jest droga inna przez oczyszczenie się w drugim życiu, acz piekła wcale nie ma. A czy jest prawdą, że masoni czczą szatana w lożach wyższych i tajnych stopni? Niektórzy pisarze katolicy twierdzą stanowczo, że ten kult istnieje w lożach paladyjskimi zwanych. Według pism Dominika Margiotta, nawróconego niby w roku 1893 masona, twórcą paladyzmu, czyli kultu Lucyfera, miał być Albert Pike, wielki mistrz rytu szkockiego w Charleston w północnej Ameryce. Zmarł w 1891 roku. A stamtąd miał się ten kult rozszerzyć po świecie, ale tylko pośród masonów wyższych stopni. Wyszły nawet drukiem rewelacje Miss Diany Von, która, jak twierdzą, piastowała wysoką godność wielkiej mistrzyni doskonałego trójkąta Feberuży w Nowym Jorku, ale z opozycji przeciw uchwałom wiecu masońskiego, odbytego w Rzymie w roku 1893 porzuciła sektę. A z tych rewelacji wynikałoby, że Masoni należący do lóż paladyjskich na zebraniach swoich oddają jawną część szatanowi, którego nazywają Lucyferem albo Excelsior, że podczas tzw. białej mszy znieważają hostię świętą, które przynoszą przewrotne kobiety z kościołów i dopuszczają się innych bezeceństw. Rozumie się, że temu wszystkiemu masoneria stanowczo zaprzeczała, ale i ze strony katolickiej podniesiono przeciw tym rewelacjom uzasadnione wątpliwości – a nawet niektóre jako zmyślone wręcz napiętnowano. Mianowicie, wystąpił przeciw nim stanowczo Jezuita Gruber w dzienniku Kolnisze Volkszeitung i w piśmie Palladismus Roman. Na kongresie antymasońskim w Trdencie w roku 1896 wywiązała się żywa dyskusja, bo niektórzy członkowie ostrzegali przed sensacyjnymi odkryciami Mizwon, osłoniętej wielką tajemniczością, a więc budzącej podejrzenie. Natomiast Włosi i Francuzi dowodzili za wzięcie, że Miss Von nawróciła się rzeczywiście i że mieszka gdzieś w klasztorze. Najgoręcej zatem przemawiał nawrócony rzekomo mason Leon Taxil. Tymczasem pokazało się później, że tenże Taksil, właściwie Gabriel Jogant Pages, zmarł w roku 1907, jest oszustem, który udawał nawróconego i podnosił zmyślone nawet zarzuty przeciw masonom aby potem szydzić publicznie z łatwowierności katolików i z rewelacji rzekomej Miss Vaughan. Rzeczywiście Miss Vaughan jest osobą fikcyjną, a nawróconym niby to dom Margiotta miał być szalbierz nazwiskiem Hax, który w porozumieniu z Taxilem działał. Z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że masoni w ślad za niektórymi sektami gnostyckimi, np. ofitami, Starają się zrehabilitować szatana jako boga światłości, a przeciwnika boga ciemności, to jest Adonaj lub Piechowy, czy też boga chrześcijańskiego. W symbolice siódmego stopnia, kawalera różanego krzyża, znajduje się wzmianka o szatanie, a jedna z legend masońskich wywodzi początek sekty od Kaina, który miał być synem Ewy i Eblisa, inaczej Lucyfera, czyli szatana. Szczególnie we Francji i we Włoszech w obozie antyreligijnym znajduje szatan gorących czcicieli. Wszakże sam Clemenceau, późniejszy prezydent ministrów, nie wahał się wyrzec głośno w parlamencie francuskim. Chodź, szatanie, chodź! tak odzywa się do niego brat Prudhon. Chodź oczerniony przez księży i królów. Chodź, niech cię uściskam, niech cię przycisnę do mej piersi. Dawno już znam ja ciebie i ty mnie znasz. Czyny Twoje, błogosławione serca mego, są nie zawsze piękne i dobre, ale one tylko dają rozum światu i wprowadzają go na drogę przez Ciebie wskazaną. Ty tylko ożywiasz i użyźniasz pracę, ty uszlachetniasz bogactwo, ty jesteś podstawą władzy, ty kładziesz pieczęć na cnocie. Wielbią też szatana znani pisarze: Renan, Michelet, Quinet i inni a głośny poeta włoski Hosue Carducci, który w masonerii zajmował 33, to jest najwyższy stopień, pisze hymn ku czci szatana, Lino a Satana, jako buntownika, który zwyciężył Jehowę kapłanów. Hymn ten odśpiewano publicznie w Teatrze Alfieri w Turynie. Rok 1882 i w Teatrze Umberto w Rzymie. Rok 1887. Jako też przy odsłonięciu pomnika Garibaldiego w roku 1893. Nadto dzienniki Il Lucifero w Anconie i Ateo w Livornie nazywają szatana swoim władcą, a rivista della masoneria italiana daje mu przydomek Il Grande, wielki. Były też pochody publiczne, w których niesiono chorągwie czarne z wizerunkiem szatana jak na przykład 22 czerwca roku 1882 przy inauguracji pomnika Macyniego, albo w roku 1889 przy odsłonięciu statu Ateusza Giordano Bruno, także nawet papież Leon XIII na konsystorzu z 30 czerwca 1889 uznał za konieczne napiętnować bezbożność wyznawców satanizmu. Podobnie podczas demonstracji urządzonej w Paryżu 18 września roku 1880 na cześć słynnej anarchistki Ludwiki Mikkel, wzywał jeden z mówców do czci szatana jako tego, który oparł się władzy. Wówczas kilka tysięcy słuchaczów wołało z frenetycznym zapałem: Vive Satan! A czy zdarza się, że szatan w niektórych lożach cześć jawną i zewnętrzną odbiera? Tak twierdzi wspomniany wyżej szubrawiec Leon Taxil, ale okazało się to kłamstwem. O ile zaś inne relacje zasługują na wiarę, trudno to orzec. Mamy na przykład świadectwo nawróconego masona Bosane, przedtem członka loży Des Amis Des Homes w Anonei, rok 1888, który śmiało utrzymuje, że kult masoński jest kultem szatana. Inny mason, Kopin Albanselli, który także sektę porzucił, opowiada, że był świadkiem takiego kultu i że istnieją loże, które w swoich pismach takiej używają formuły. G-E-A-A-L-H-H-H-A-D-M-M-M -m -m, Co znaczy chwała i miłość Lucyferowi, nienawiść, 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 Bogu przeklętemu, przeklętemu, przeklętemu. Rozumie się, że ci autorowie biorą całą odpowiedzialność za swoje twierdzenia.